Pochodzimy z Miechowa. Znajduje się tutaj zabytek klasy zerowej. Lecz zanim do niego przejdziemy, myślę, że warto przytoczyć tutaj krótką historię Miechowa. Początki dziejów Miechowa pochodzą już z drugiej połowy XII wieku. Wtedy to Miechów był zwykłą osadą rolniczą i własnością możnego Jaksy z rodu Gryfitów. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej Jaksa był zachwycony grobem Bożym. Postanowił więc ufundować klasztor w Miechowie, w którym znajdzie się kopia grobu Bożego z Jerozolimy. Sprowadził również na tę ziemię zakonników z Jerozolimy, stróżów grobu Bożego, którym darował 3 wsie na założenie klasztoru. Jedna z legend głosi, iż przekazał te wsie, będące wianem jego żony, bo nie lubił swojej teściowej. Powierzenie tych ziem bożogrobcom diametralnie zmieniło charakter Miechowa. Z prostej, rolniczej wsi Miechów stał się miejscem kultu grobu Bożego, co spowodowało, że do Miechowa zaczęły napływać pielgrzymki z Polski i z krajów ościennych. Teraz, po krótkim wstępie, możemy przejść do meritum. Dumy Miechowian, czyli Bazyliki Grobu Bożego. Intencją Jaksy było utworzenie polskiej Jerozolimy, a więc zlecono budowę kopii grobu jerozolimskiego. Pierwsza znajdowała się w tej oto wnęce, która zachowała się do dzisiaj, zaś odkryte w niej freski pochodzą z XIV i XVI wieku. Znajdujemy się teraz w krużgankach kościoła, gdzie odbywają się wszystkie uroczystości kultowe w naszej bazylice. Mieści się tu droga krzyżowa, która prowadzi do kaplicy, w której obecnie znajduje się grób Boży. By kopia zyskała na autentyczności, przywieziono tu ziemię z Jerozolimy oraz wmurowano kamień z oryginalnego grobu Bożego. Jesteśmy teraz w głównej nawie bazyliki. Kościół podzielony jest na 3 nawy, lecz najbardziej interesująca jest właśnie środkowa. Obecna forma bazyliki pochodzi z XVIII stulecia. Po trzecim wielkim pożarze z kolei otrzymała późnobarokowy wystrój. Jak widzimy, zachowała się świetnie nie tylko sama bazylika. Ogólną uwagę należy zwrócić na ten ołtarz. Znajduje się tu cała Trójca Święta, przedstawiona w unikalny, niespotykany sposób. Nad wszystkim góruje Bóg Ojciec trzymający kulę ziemską. Środkowa część przedstawia najważniejszą tajemnicę – zmartwychwstanie. Zaś poniżej, pod właściwym ołtarzem, znajduje się gołębica – symbol Ducha Świętego. Wróćmy na chwilę do bożogrobców. Otóż w wiekach średnich słynęli z posiadania jednej z najwspanialszych bibliotek klasztornych w Europie, która niestety po kasacie i w czasie rozbiorów została rozproszona przez carycę i jej administrację. Bożogrobcy słynęli również z kształcenia młodzieży, a jednym z ich uczniów był Maciej Karpiga, zwany również Maciejem z Miechowa. Może uda mi się gdzieś go znaleźć. Właśnie stoję obok jednego z uczniów bożogrobców. Był 8-krotnym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozofem, historykiem, lekarzem, astronomem. Teologiem? Oczywiście, teologiem. Za jego zasługi Miechowianie postawili pomnik z jego podobizną między budynkami klasztornymi. W końcu Maciej zakończył naukę. Wykorzystam ten fakt i opiszę to miejsce. Znajdujemy się w kaplicy Całunu Turyńskiego. Jest to druga kaplica obok krużganek. Całun Turyński to płótno, którym owinięto Jezusa po śmierci. Na jego podstawie naukowcy mogli stwierdzić, jak za życia wyglądał Jezus. W Miechowie znajduje się kopia całunu, pobłogosławiona i przekazana przez Jana Pawła II. Można by pomyśleć, że powiedziałem już wszystko na temat tej bazyliki. Otóż nic bardziej mylnego. Te mury kryją w sobie jeszcze niejedną tajemnicę, które tylko czekają na to, by je odkryć. Zapraszamy do Miechowa.